Cześć, witajcie w piątkowym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj zaczniemy sobie od szosy, a to dlatego, że wczoraj na swoim blogu Marek Tyniec dosyć tak obszernie i skrzętnie opisał całą aferę a propos Teamu Sky i wszystko to, co Team Sky zrobił tak trochę legalnie, trochę nielegalnie. I fajnie jest to wytłumaczenie w kontekście marginal gains. I warto sobie ten artykuł przeczytać. Ja oczywiście Wam go zalinkuję gdzieś w komentarzu albo w opisie tego filmu. A, no i oczywiście też fajnie, że Marek znowu zaczął coś tam pisać na swoim blogu. I fajnie by było, gdyby tam te artykuły pojawiały się znowu jakoś tak częściej. A skoro jesteśmy już przy szosie, no to warto wspomnieć o tym, że jutro jest wyścig Mediolan Sanremo, w którym Michał Kwiatkowski oczywiście jest no, nie bez szans, a wręcz można powiedzieć, że jest jednym z faworytów po tym, jak w zeszłym roku wygrał ten wyścig. No i ostatnio wygrał też etapówkę Tirreno Adriatico, więc to oznacza, że jest w mocnej formie. No, wiadomo, że jego głównym rywalem będzie Peter Sagan. No, zobaczymy, co tam się wydarzy, bo to jest taki wyścig, którego równie dobrze może wygrać ktoś, który w ogóle nie jest faworytem, więc no, poczekajmy do jutra. Trasa jest długa, warunki mogą być różne, także jutro dowiemy się, kto wygra ten monument. W niedzielę czeka nas też duże wydarzenie kolarskie, ale już związane ze światem MTB. No bo w południowej Afryce startuje Cape Epic, czyli no największa na świecie etapówka MTB, w której startują też najwięksi zawodnicy. No i będzie fajnie pooglądać rywalizację tych topowych zawodników, którzy mają teraz dosyć długą przerwę do Pucharu Świata i niektórzy są w lepszej, niektórzy są w gorszej formie, a na pewno rywalizacja będzie zacięta. Tym bardziej, że to są długie dystanse. No a przy okazji tego, gdzieś Wam tutaj podlinkuję specyfikację roweru Nino Schurtera na ten wyścig, bo wczoraj udało nam się to opublikować. Mamy trochę zdjęć, także zaglądajcie tak samo w podpis tego filmu, czy w komentarze, tam gdzieś znajdziecie link do tego artykułu. Na dzisiaj to już wszystko, widzimy się oczywiście w poniedziałek. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę, do zobaczenia, cześć!